Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zacznij streamować Fortnite. Chcecie znać prawdę o Fortnite'cie? Ja wam mogę powiedzieć, bo i tak mi... I tak ja nic z tego nie mam, dlatego kochuję mi to lata. Powiedzieć wam prawdę o Fortnite'cie na YouTubie? Powiem wam, bo i tak bym wam powiedział. Nawet jakbyście nie chcieli, to i tak bym wam powiedział. Nie wiem, czy to kogoś interesuje. Dlaczego youtuberzy aktualnie grają w Fortnite'a? Więksi, mniejsi robią to czasami nawet cały dzień, nie robiąc omegli, bo kiedyś robili, teraz nie robią. I robili na przykład telefony, a teraz jest sam Fortnite. Wiesz, dlaczego jest sam Fortnite? Nie wiem, ja wiem, ale ty nie wiesz. No $2000 na przykład miesięcznie za granie w Fortnite'a chciałbyś dostawać? Chciałbyś, grałbyś. No to grają. Rafonix, niegrzeczny chłopak, rzuca kurwami, cfelami, pedałami. Też chciał grać w Fortnite'a za pieniążki, ale oczywiście Fortnite się nie zgodził, żeby Rafonix grał w Fortnite'a za pieniążki, więc Rafonix dalej robi omegle, telefony, ruletki i... A grzeczni chłopacy grają prawidłnie w Fortnite'a za pieniążki i wmawiają... Znaczy wmawiają, no grają, zarabiają, nic do tego nie mam. Niech sobie grają, niech zarabiają, aczkolwiek no... Nikt nie zarzucił informacją, dlaczego gra na przykład cały dzień w Fortnite'a, a nie robi omegli. No widać, youtuberzy nie lubią się tłumaczyć, no nie? Też się nie lubię tłumaczyć. Jestem youtuberem, też się nie lubię tłumaczyć, a... Po prostu wchodząc na kanał i widzę Fortnite'a u chłopa. Łodziuk, co z Kingą, a pieska masz, kochasz dalej Kincz, jak kochasz to powiedz. Nie przerywaj mi, stary. Dziękuję. Po prostu jak wchodzę do kogoś i widzę Fortnite'a i on napierdala w to po 5-6 godzin i udaje mega zajaranego tą gierką. A ja wiem, że on kurwa najchętniej by to już zgasił w pizdu, bo ile można grać w jebanego Fortnite'a, za którego mu płacą i żeby mu nie płacili, on by miał w chuju tą grę. Niektórzy już srają, żygają tym Fortnite'em, ale twardo muszą grać w to, bo mają z tego pieniądze. Rozumiesz? Najchętniej to by wyjebali kopa w tego Fortnite'a, bo już nie mogą wytrzymać w tej gierce, a muszą w to grać. Rozumiesz? Dupa cię boli? Boli cię to? Nie. Powiem ci szczerze, że nie boli mnie to. Po prostu lubię wkurwiać osoby, które chciały mnie wkurwić. Bo jeśli typ pisze mi... bo ja to załatwiałem sobie... próbowałem sobie załatwić tą współpracę Fortnite'a przez Wojtaza. Wojtaz napisał do takiego typa. No i ten typ miał się zastanowić, czy bierzemy Rafonixa i nie bierzemy. I to chyba druga czy trzecia taka współpraca, do której mnie ten typ nie chciał, bo ciągle coś stęka i jęczy, że ja nie jestem grzeczny, że ja rzucam kurwami i ciągle mu się coś nie podoba. No i wkurwia mnie. No to teraz ja go wkurwię. Wiem, że trafi na tego szota i ja go wkurwię. I do tych wszystkich reklamodawców typu, nie wiem, Coca-Cola, chuj wie co, Fortnite, nie potrzebuję was, jestem samowystarczalny. Jestem samowystarczalny i mam w chuju wasze reklamy. Ja generalnie, bazując na samym Counter-Strike'u, potrafię miesięcznie zarobić więcej niż typy grające miesiąc w Fortnite. Na przykład to, co tu teraz widzisz, będzie trwało pół godziny, a będzie miesiącem napierdalania w Fortnite'a u niektórych. Rozumiesz? Ja to będę robił pół godziny, a będę mieć tyle, co typy w miesiąc napierdalający w Fortnite'a. Więc zastanów się, w chuju mam bycie grzecznym, bo i tak swoje wyciągnę. Puh. I w chuju mam bycie grzecznym.